Marszałek Sejmu podczas dzisiejszego spotkania Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Trzeciej Drogi Polski 2050 mówił nie tylko o postulatach swojej partii. Odniósł się też do poruszonej ostatnio kwestii liberalizacji prawa aborcyjnego. Obiecaliśmy w naszych 12 gwarancjach Trzeciej Drogi, jak chcemy rozwiązać problem z nieludzkim prawem aborcyjnym, które dzisiaj w Polsce obowiązuje. Przecież my realizujemy dokładnie to, na co umówiliśmy się z naszymi wyborcami i wyborczyniami. Dokładnie, punkt po punkcie. Trzecia Droga w sprawie liberalizacji aborcji proponuje w pierwszym kroku przywrócenie tzw. kompromisu aborcyjnego z 1993 roku. Następnie decyzję co do nowych przepisów obywatele mogliby podjąć podczas referendum. Ja jestem przekonana, że jednak referendum byłoby tym najzdrowszym, najroztropniejszym podejściem i również spowodowałoby to, że panu prezydentowi nie poszłoby tak łatwo po prostu z odrzuceniem wyniku. Pozostałe ugrupowania Nowej Lewicy i Koalicji Obywatelskiej od zeszłorocznej kampanii wyborczej deklarują poparcie dla aborcji do 12 tygodnia. Dodatkowo Lewica chce w określonych przypadkach umożliwić wykonanie aborcji do końca 24 tygodnia. Obecnie ta sprawa nie łączy, a dzieli koalicjantów. To, czy są między nimi spory, czy jest zgoda, nie ma żadnego znaczenia. Takich przepisów nie może przyjąć Sejm, no bo naruszałby konstytucję. Mowa o 4 projektach poselskich dotyczących aborcji. 2 z nich złożyła Lewica, po jednym Koalicja Obywatelska oraz Trzecia Droga. Prace nad nimi miały rozpocząć się ponad miesiąc temu. Marszałek przesunął jednak termin na 11 kwietnia, tuż po pierwszej turze wyborów samorządowych. Przesuwanie projektów aborcyjnych i traktowanie ich jako projekty, które dotyczą spraw, które mogą poczekać, jest to po prostu oburzające. Poróżnieni w tej sprawie koalicjanci muszą odnaleźć się w przestrzeni politycznej i publicznej. Ja głęboko wierzę w to, że dojdziemy do porozumienia. Oczywiście emocje są duże, czasem niepotrzebne. Głosy w Sejmie na temat projektów aborcyjnych są podzielone. Każde z ugrupowań ma ku temu swoje powody. Bo tak de facto to my nie wiemy, jakie kobiety mają zdanie na temat aborcji i jaka jest ich ilość właśnie w całej kwestii. Dlatego wierzę w mądrość naszych obywateli i obywatelek. Strajkujące 8 marca w Warszawie kobiety wyrażały swoją opinię na temat aborcji. Odwoływały się także do decyzji Szymona Hołowni o przesunięcie początku prac nad projektami na 11 kwietnia. My jesteśmy żywymi obywatelami tego kraju i żądamy, żebyście w końcu zaczęli wypełniać swoje obietnice wyborcze. My chcemy dostępu do aborcji tu i teraz. Teraz ugrupowania koalicji rządzącej czekają rozmowy na temat przedłożonych do Sejmu 4 projektów. Ostateczna decyzja będzie należeć do prezydenta Andrzeja Dudy. Aleksandra Cherudzińska, Puls Dnia.